ale jednocześnie możecie mu odchylić tą głowę, okej? I to jest najważniejsze w bezpieczeństwie tej pozycji, żeby po prostu nigdy nie blokować dostępu powietrza tutaj. Żeby dziecko nie za mocno sobie tutaj trzymało te ręce blisko szyi, okej? Czyli w ten sposób, to jest pierwsza część. Natomiast teraz biorę sobie drugi wrap, śpi czy nie śpi. Jeżeli nie śpi, to zobaczycie, że za chwilę ono będzie czuło się komfortowo, będzie mu ciepło i ono po prostu zaśnie. Nie ma bata, żeby dzieci nie zasnęły w ziemniaku. I teraz ja Wam pokażę, jak pozycjonuję go na stole. Wam teraz jak zrobię zdjęcie. Zawsze mam taki stołeczek, który jak najbliżej sobie stawiam. W ten sposób. A teraz jeszcze jest opcja taka, że możecie zrobić, a później zobaczycie w następnych tutorialach też, jak na przykład wypozycjonować ziemniaka w propie i macie kolejne zdjęcia. Jeżeli macie z rodzeństwem, macie kolejne zdjęcia i już jesteście zabezpieczeni, że macie trochę zdjęć. Jak okaże się, że na przykład właśnie później nie będzie chciało spać, nie będziecie się tak stresować. Tak więc jeszcze może raz pokażę tutaj na kamerze, co nam tutaj wyszło.